Martwa duchowo,
martwa mnie. Radziłam sobie w tym życiu w różny sposób, tak jak ty sobie radzisz. Byłam pracoholiczką. Na zewnątrz moje życie wyglądało świetnie. Starałam się, żeby wyglądało dobrze. Ale tak naprawdę, kiedy zostawałam sama w domu, sama ze sobą, cierpiałam. Widziałam w sobie pustkę. Widziałam w sobie egocentryzm. Widziałam w sobie w ogóle beznadzieję. Na zewnątrz prezentowałam się świetnie, tak jak mówiłam. Radziłam sobie świetnie. Miałam znajomych, chodziłam sobie na imprezy, dobrze zarabiałam. Miałam męża od 7 lat. Ale tak naprawdę odzwierciedleniem mojej pustki w życiu było na przykład to, że dla kariery zabiłam dziecko. Nie znosiłam życia tak naprawdę i nie znosiłam ludzi tak naprawdę. Mimo tego, że próbowałam się jakoś uplasować względem nich i zasłużyć na ich uznanie. I w takim stanie przyszłam do Boga. Nie byłam kimś bardzo dobrym, nie byłam też kimś bardzo złym w swoim mniemaniu, ale to w ogóle nie interesuje Boga, czy ty jesteś dobry, czy zły. I za dobre, ani złe uczynki tak naprawdę nie zarabiasz sobie punktów, ani nie tracisz punktów, ani nie zarabiasz punktów za dobre. Za dobre uczynki nie wchodzi się do nieba. To, co cię może doprowadzić do nieba, zostało już wykonane na krzyżu Golgoty. Jedynie na tym, co zrobił Bóg, możesz się realnie oprzeć. I jeśli to weźmiesz jako dar, bo to jest dar, to jest prezent. Jeśli to weźmiesz dzisiaj na poważnie, jeśli zawołasz do Jezusa, jeśli powiesz, chcę Cię poznać, wierzę, że jesteś prawdziwy, wierzę, że tam 2000 lat temu zapłaciłeś za moje życie, że tam wtedy wykonało się wszystko, cały wyrok na moich winach. Ja chcę to wziąć. On da Ci się poznać. On przyjdzie do Ciebie. Bóg jest duchem. Bóg jest realny. Kiedy zawołałam do Niego, w jednym momencie mój egocentryczny duch wypełnił się życiem. I to, co wcześniej było tym, co mnie ściągało w dół, jednym wielkim nienasyceniem, zostało napełnione Jego miłością i Jego dobrocią. Wcześniej zdradzałam swojego męża po to, żeby poczuć, że on jest zazdrosny, bo tylko wtedy miałam dowód, że on mnie naprawdę kocha. To jest chore, wiem. Wcześniej byłam złakniona i spragniona miłości. Każdy człowiek pragnie miłości, akceptacji i bezpieczeństwa. I tego ja też spragnęłam, ale nie znajdowałam nigdzie. Nikt mi nie był w stanie dać tego, co dał mi Jezus Chrystus, kiedy Go w realny sposób zawołałam. On mnie napełnił sobą. Jestem dzisiaj zupełnie inną osobą. Przede wszystkim wiem, że idę do nieba. Wiem, że jestem zbawiona. Wiem, że jestem Bożym dzieckiem. Wiem, że nie ciąży na mnie żadna wina. Nie żyję pod presją. Nie żyję pod presją. Nie żyję w poczuciu winy. Nie żyję w ciągłym niedosycie, ponieważ zostałam nasycona przez Jego Ducha. Narodziłam się na nowo i to jest informacja do Ciebie, ponieważ każdy człowiek dzisiaj może się spotkać z Bogiem. Stoję tutaj i ludzie, którzy stoją ze mną, będą też mówili świadectwa swojego życia o spotkaniu realnym z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. To jest możliwe. Możesz zamienić swoją pustkę, możesz zamienić swój egocentryzm na Jego Ducha, na prawdziwe życie. Tego Ci dzisiaj życzę i po to tutaj jesteśmy, żebyś mógł mieć tą informację, bo teraz wszystko zależy od Ciebie. Żyjąc tu na ziemi, możesz zdecydować, dokąd idziesz. Tu na ziemi decydujesz, czy spędzisz wieczność z Bogiem, który jest dobry i który jest życiem, czy spędzisz wieczność w oddzieleniu od Niego,
w wiecznym potępieniu, z tym, co dzisiaj masz w głowie, z tym, co dzisiaj masz w głowie. Jeśli myślisz, że tu na ziemi przeżywasz jakąś namiastkę piekła, czasami mówisz, że to jest piekło, że już nie dajesz rady, to pomyśl sobie, jak to może być w wieczności, jeśli zostaniesz w takim stanie. Ratuj się dzisiaj. Jestem tutaj po to, żebyś się uratował, żebyś wezwał imienia Jezus nad swoim życiem, żebyś uwierzył i żebyś narodził się na nowo i nie szedł tam, gdzie nie chcesz pójść. Amen.